Szczęść Boże, witam Was na kanale Wojowniczka Niepokalanej i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym chciałabym Wam powiedzieć trochę o książkach, które ostatnio przeczytałam. Jest ich dość trochę, to są książki, które przeczytałam, ale jeszcze nie zrecenzowałam, bo recenzje trochę mi idą. Nie zrecenzowałam na blogu, bo prowadzę bloga wojowniczkaniepokalanej.pl, gdzie recenzuję też książki. Dobre książki z wiarą, z miłością. No więc pierwsze książki, o których Wam chcę powiedzieć, dotyczą aktualnej sytuacji, w której się znajdujemy i przyszłości, która ma apokaliptyczne rysy. Są to książki, które przeczytałam jednym tchem, które bardzo otworzyły mi oczy na to, co się teraz dzieje. Są to dwie książki. Jest to książka Ocalenie, część druga, Rozmowa z ojcem Augustynem Pelanowskim, wydawnictwo chyba... Tutaj jest Sherit.pl, ale... Paganinią chyba kupiłam z Allegro. To jest ta książka. Polecam Wam, kochani, całym sercem. Mówiłam Wam to, jak robiłam chyba pierwszego live'a na Instagramie, że jest tutaj dużo, bardzo dużo odpowiedzi i tego, co też w przyszłości może się dziać. Ojciec Pelanowski szczerze z serca mówi o tej sytuacji, której teraz dotykamy. Mówi o Eucharystii, o kapłaństwie, o apokalipsie ogólnie. Tłumaczy w piękny sposób apokalipsę, na której jesteśmy z kraju, która już się zaczyna. No, polecam Wam całym sercem, żeby zrozumieć to wszystko, co się teraz dzieje. Ocalenie, część druga, Rozmowa z ojcem Augustynem Pelanowskim. Dalej, kolejna książka, to jest Nadchodzi kres, mistyczna wizja końca świata, wydawnictwa Fronda, pana Wincentego Łaszewskiego. Zawiera praktyczne porady, jak przetrwać w czasach ostatecznych. Na całym świecie trwa męczeństwo chrześcijan, przez Europę przelewa się fala islamu. Czy to początek końca? Czy zalew mrożących krew w żyłach informacji to efekt naszego dostępu do internetu? Wielkie wulkany budzą się na nowo, trzęsienia ziemi niszczą całe miasta, szaleją tornada, tsunami, zmienia się klimat, zaczynają się wędrówki ludów, nienormalność staje się normą, fanatyzm i terroryzm pukają do naszych drzwi, polityka staje się domeną szaleńców, ekonomia rujnuje całe narody. Niebo wciąż nas ostrzega. To objawienia, głosy proroków, wizje końca świata, łzy i krew na obrazach. Liczone w tysiącach, jednym głosem zapowiadają czasy ciemności. Są niepokojąco spójne i logiczne. Apokaliptyczne przestrogi. Kiedy pojawiły się w historii? Czy pierwszy raz w dziejach mamy do czynienia z ich lawiną? Czy mówią o naszych czasach? Czy wiemy, kiedy i gdzie znacznie się Armagedon? Najważniejsze pytanie, czy można odwlec wyrok albo go złagodzić, a gdy nadejdzie kres, co zrobić, by przetrwać? Czy Bóg przygotował miasta ucieczki? Jak zachować się w dniach ostatecznych? Jak się do nich praktycznie przygotować? Niebo daje odpowiedź. Przeczytaj, zanim będzie za późno. Książka jest naprawdę genialna. Są tutaj opisy wszystkich objawień dotyczących apokalipsy, znanych mistyków i świętych, a także różne takie dodatki właśnie pana Wincentego, który analizuje to wszystko i jest tutaj właśnie ten rozdział. Rady świętych, mistyków, wizjonerów, zanim nadejdą trzy dni ciemności. Jak się na to przygotować? Jak przetrwać w czasach ostatecznych? No. Polecam, polecam całym sercem. Jeszcze raz, Nadchodzi kres. Mistyczne wizje końca świata, wydawnictwo Fronda, pan Wincenty Łaszewski. To są te dwie książki. Kolejną książką, jaką przeczytałam, jest nowość wydawnictwa Fronda, Życie po śmierci, teologiczne śledztwo księdza Wiktora Szponara. Ta książka. Widziałam moment, kiedy lekarz wyszedł z sali, zakomunikował moim bliskim, że umarłem i teraz trwa tylko procedura odłączania. Słyszałam, jak rodzina rozmawia o moim pogrzebie. Żona mówiła, żeby pochować mnie w ślubnym garniturze. Tutaj znajdziemy faktycznie śledztwo związane z śmiercią kliniczną. Jest tu dużo świadectw osób po śmierci klinicznej, które opowiadają swoje świadectwo bycia po tamtej stronie, co widzieli, co spisali. Jest tutaj pan... Zapomniałam nazwisko, ale niedawno w TVP1 był jego film, pan Andrzej Dufek. O, tutaj też jest jego świadectwo opisane i wielu innych ludzi, którzy przez to przeszli i takie medyczne popatrzenie na to, no ksiądz, naprawdę śledztwo na ten temat, świadectwa, myślę, że warto sobie przeczytać i zobaczyć, jak to wygląda.
Jeszcze raz, życie po śmierci, teologiczne śledztwo, ksiądz Wiktor Szponar. Dalej mam dwie książki niesamowite. Inaczej. To jest książka Niesamowite świadectwo pana Grzegorza Czerwickiego, napisana książka wraz z jego żoną Renatą Czerwicką, wydawnictwo RTCK. Nie jesteś skazany. Właśnie piszę, dokończam już recenzję tej książki, więc jak wy to oglądacie, to już raczej jest albo będzie ta recenzja na moim blogu www.wojowniczkaniepokalanej.pl. Jest to tak mocne, tak piękne świadectwo. Przeczytałam je też w tempie bardzo szybkim, bo tak mocno mnie wciągnęła ta niesamowicie... To niesamowite świadectwo po prostu. Każdy święty ma swoją przeszłość, każdy grzesznik ma swoją przyszłość. To są moje ukochane od tego czasu słowa. Mężczyzna jako dziecko doświadczał przemocy w domu, takiej patologii. Nie wiem, czy to nie za mocne słowo, ale miał ciężko w domu, o tak bym powiedziała. Nie doznał tego, co powinien dostać w dzieciństwie, czyli tej prawdziwej miłości, więc poszedł w złe wzorce, złe towarzystwo i trafił później do więzienia, wyszedł z niego, później znowu do niego wrócił i tam spotkał Pana Boga. To znaczy się otrzymał Pismo Święte chyba za 2 papierosy, jak się nie mylę, i tak go dotknęło, że Pan Bóg całkowicie przemienił jego życie. Wychodząc z więzienia, pojechał na rekolekcję, gdzie właśnie poznał swoją żonę. I Pan Bóg wszystko po kolei mu dawał. O nic, niczego mu nie brakowało po wyjściu z więzienia, kiedy po ludzku nie miał nic. Pan Bóg o wszystko zadbał. O pracę w niesamowitym miejscu, więc z pasją. O żonę, o rodzinę. Teraz jest niesamowitym człowiekiem, który spełnia się jako mąż i ojciec. I no, przeczytajcie, kochani, bo polecam. Jest tak pokazany ogrom Bożej miłości, miłosierdzia w życiu tego pana, te cuda, gdzie teraz jeździ po więzieniach, opowiada swoją historię i ludzie się nawracają, bo to jest tak mocne, tak prawdziwe. Polecam wam, kochani, całym sercem. Jest to jeszcze raz Grzegorz Czerwicki, Renata Czerwicka, Nie jesteś skazany. Wydawnictwo RTCK. To historia, w którą wciąż trudno mi uwierzyć i przez którą wciąż mam ciary. Polecam całym sercem i z całej mocy. Tomasz Wolny, dziennikarz. Polecam, kochani. I drugą książką, którą jeszcze kończę, bo zostało mi o tyle stron, widzicie? Jest książka pana Pawła Cwynera, Wysłuchaj mnie, proszę. Były gangster, pan Paweł był gangsterem. Jest piękne jego świadectwo, w internecie znajdziecie. Na YouTubie i w Ocalonych też pan Paweł był. Niesamowity człowiek. Wysłuchaj mnie, proszę. Tak się prezentuje ta książka. Jest to wydawnictwo Bernardinum. Jest to powieść. Ja na początku, jak dostałam tą książkę, to myślałam, że to jest książka, po prostu świadectwo tego pana. A tu się okazało, że to jest po prostu powieść. I to jeszcze tak niesamowicie wciągająca, tak genialna. Literacki talent to pan Paweł naprawdę ma. Ta książka tak wciąga i jest to historia napisana przez życie. Tak czuję się w tej książce, jakbym była w prawdziwym szpitalu, miała prawdziwą tą chorobę, którą tutaj miała związek z tymi chorobami, z tym wszystkim całym życiem szpitalnym i z Panem Bogiem, bo tutaj ten chłopak jest prowadzony bardzo przez Pana Boga, jego zmagania się z grzechem, z tym całym światem, który jest na nie dla Pana Boga, a on w tym świecie jest takim światełkiem w tunelu dla wszystkich innych pogubionych i cierpiących właśnie w tych szpitalach. Próba odnalezienia, zaniesienia tego Pana Boga innym, samemu trudności pochodzące właśnie z tego, że wierzy, a ciężko mu to w niektórych momentach idzie. Po prostu no, rewelacyjna książka, polecam wam, kochani, przeczytać. Bywają dni, kiedy zdarzenia napadają na nas jak zbóje. Wszystko dzieje się tak szybko, trudno pozbierać myśli, złapać dystans, by udźwignąć ten ciężar. Dlatego dobrze jest mieć kogoś, z kim można porozmawiać, kto stojąc z boku wysłucha w milczeniu i powie ci prawdę bez względu na konsekwencje, ponieważ oboje wiecie, że bez prawdy nie można żyć. Tak jak spirytus wylany na ranę, boli, ale odkaża.
Tytułowy bohater, Szymon, skromny, dobrze wychowany młody chłopak, trafia do wrocławskiego szpitala z podejrzeniem raka. Tam poznaje różnych pacjentów, współtowarzyszy niedoli, ateistów i wierzących, byłych milicjantów i kryminalistów, amantów i pogubione dziewczyny. Jest świadkiem i uczestnikiem wielu tragedii, bólu, cierpienia i radości, walki i zwycięstw. Bardzo dziwnym zbiegiem okoliczności poznaje, a potem zakochuje się w dziewczynie, fotomodelce, wschodzącej gwieździe show biznesu, która jak i on trafia na oddział z podejrzeniem nowotworu. Czy miłość chłopaka dziewczyny przetrwa? Szymon przeżywa mnóstwo dylematów, zlotów i upadków. Matka płacz swojego dziecka usłyszy z daleka, a krzywdę wyczuje z końca świata. Wysłuchaj mnie, proszę, jest książką dla każdego, bez podziału na przekonania czy religię. Wielowątkowa akcja oraz niespodziewane zakończenie sprawiają, że książka nie nuży, skłania do refleksji nad własnym życiem. Podpisuję się tutaj rękami i nogami. Genialna książka dla każdego. Wysłuchaj mnie, proszę, pan Paweł Cwyner, wydawnictwo Bernardinum. Mam jeszcze trzy książki. Mam do pokazania coś dla dzieci teraz. Mietek i skarb Weichera, pani Marta Chamilewska, wydawnictwo Dreams. Wiecie, że kocham wydawnictwo Dreams. Jeżeli nie, no to już wiecie. Czytałam ich kryminały, romanse oparte na wierze. Są genialne. To są zazwyczaj takie grube. Za chwilę mam wam do pokazania jedną, to wam pokażę. Ale to jest książka o przygodach dzieciaków, które zawsze mają ciekawe i trudne przygody zarazem. Mietek i jego drużyna zawsze są tam, gdzie coś się dzieje. Tym razem na międzynarodowym turnieju w nadmorskiej miejscowości i właśnie podczas ich pobytu zaczynają się dziać zagadkowe rzeczy. Znikają dzieła sztuki, a nawet ludzie. A do tego, przepraszam, jeszcze kręci się wokół nich jakiś podejrzany surfer. Dziwak, przepraszam. Mietek i skarb Weichera to najnowsza część przygód osiedlowej drużyny piłkarskiej. To też książka o tym, że wygrana nie jest najważniejsza, a babcia zawsze zdąży na czas. Pani Marta Honorata Milewska to autorka, medioznawczyni, malarka, pisarka, przede wszystkim mama trzech fantastycznych synów, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Mietek i skarb Weichera są jeszcze później dwie części, to jest chyba najnowsza. Powiem wam, że odkąd ją mamy, ja kocham ją czytać, nawet kilka razy czytałam ją synkowi, bo tak ją polubił, tą historię. I ja myślę, że to jest dla takich trochę starszych nawet dzieci niż mój synek, bo mój synek ma 7 lat. Ja myślę, że dzieci 8, 9, 10, nawet i starsze jeszcze lepiej się w tej książce odnajdą. Młodsze to tak niekoniecznie, bo jeszcze mogą wiele nie zrozumieć, bo to takie, no właśnie dzieci, czwarta klasa może... 1 do 3 też, ale no, mój 7-latek i wzwyż, myślę. Polecam, kochani, jest... Ja pokochałam tą książkę, ja. Mi się tak spodobała, a co dopiero dzieciakom, więc no, polecam. Mietek i skarb Weichera, jeszcze raz. Wydawnictwo Dreams. Pani Marta Chamilewska. Jeżeli chodzi o Dreamsa, to otrzymałam... Niedawno była też premiera tej książki, Pod powierzchnią, jest to kryminał. Pani Lynn H. Blackburn. Tak wygląda ta książka, Pod powierzchnią. Ludzie potrafią czynić niesamowite dobro, ale są również zdolni do potwornego zła. Pielęgniarka onkologiczna Leigh Weston przeprowadza się do Carrington w Karolinie Północnej, podejmuje pracę na oddziale ratunkowym miejscowego szpitala z nadzieją, że zostawi ze sobą wstrząsające przeżycia związane z obsesyjnym pacjentem. Gdy ktoś psuje hamulce w jej samochodzie, dopada ją obawa, że prześladowca ją odnalazł. Zwraca się więc o pomoc do kolegi ze szkolnych lat, Ryana Parkera, detektywa z Wydziału Zabójstw. Ryan czerpie satysfakcję ze swojej pracy zawodowej, jednak najbardziej spełnia się jako wolontariusz w grupie nurków wspomagającej biuro szeryfa hrabstwa Carrington. Kiedy w jeziorze Porter zostaje znalezione ciało bogatego biznesmena, a śledztwo wykazuje przerażające powiązania podejrzanego z Leigh Weston, ona i Parker stają w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Moja kochana Magdalena Urbańska z bloga Niezawodna Nadzieja blog.deon.pl napisała tutaj słowo, posłuchajcie. To jedna z tych opowieści, które nigdy się nie kończą, uzależnia, wraca w myślach, jest jak psychopatyczny pacjent, który nie odejdzie nawet po swojej śmierci.
Książka jest naprawdę genialna, też bardzo szybko ją przeczytałam, bardzo mi się podoba te zwroty akcji, nigdy nie wiadomo co ten, co się coś dzieje i wszystko oparte na wierze, na modlitwie, no po prostu rewelacja, jeżeli lubicie takie rzeczy, ja przestałam czytać inne książki niż religijne i po prostu Dreams jest moim wybawieniem, to wydawnictwo, gdzie wszystko tam znajdę i nie ma tam rzeczy, które wcześniej w innych książkach mi przeszkadzały, takie jak jakieś nieczyste zagrywki, opisy takie, po prostu ja miałam, mam problemy z nieczystymi myślami na przykład, więc to bardzo na mnie działało i dlatego jestem spokojna czytając te książki, a są równie dobre albo i lepsze niż te wszystkie inne kryminały, przepraszam, i romanse, więc polecam wam naprawdę całym sercem. Jeszcze raz, Pod powierzchnią, Lynn H. Blackburn, wydawnictwo Dreams. I ostatnia książka, którą wam pokażę, jest to książka, taki bardziej poradnik dla kobiet, pani Joanny Torgazda, Nieporównywalnie piękna, Odkryj swoje piękno i ukaż je innym. Wydawnictwo Gloria24.pl, ale ja dostałam tę książkę od domu wydawniczego Rafael, jak się nie mylę. Jest to ta książka. Powiem wam, że jeżeli zmagacie się z tym, żeby odkryć prawdziwą kobiecość. Nieporównywalnie piękna to książka o poszukiwaniu, odkrywaniu prawdziwego kobiecego piękna. To esencja doświadczeń zawodowej projektantki, która od 20 lat świadomie buduje swój styl i pomaga innym kobietom go znaleźć. Każda kobieta ma takie same szanse, aby stworzyć własny styl i dzielić się swoim pięknem. Jedyne, czego potrzebuje, to podstawowa wiedza, wiara we własne siły, miłość do swojego ciała i wdzięczność za kobiecość, którą obdarzył ją Bóg. Autorka w kilku krokach pokazuje, jak kobieta sama może zacząć dbać o swój wygląd, sposób ubierania oraz zmienić życie na pełniejsze i bardziej radosne bez względu na to, ile ma pieniędzy, na jakim etapie życia się znajduje, czy jaką ma sylwetkę. Bo każda kobieta jest nieporównywalnie piękna, słyszysz? Przewagą tej książki nad innymi poradnikami stylu jest poruszenie tematów związanych z pięknem zaszczepionym w nas przez samego Stwórcę, bo czy Pan Wszechświata stworzyłby coś, co nie jest piękne? No właśnie, Pan Bóg nie stwarza niczego, co nie jest piękne. Po tym, jak stworzył świat, powiedział, że wszystko, co stworzył, było dobre, piękne, tak? Więc ty też jesteś piękna, tylko w to uwierz. Tutaj w tej książce znajdziecie poradnik dotyczący właśnie naszej wiary i miłości do siebie, do tej naszej kobiecości, odkrycie tej kobiecości zakorzenionej w Panu Bogu. Jak również, ale analizę kolorystyczną, jakie kolory do jakiej cery i to do figury także. I jak do jakiej figury dopasować różne ubranie, zaraz może uda mi się wam pokazać. No to kochani, z całego serca chciałam wam podziękować za to, że jesteście ze mną, że byliście tutaj ze mną, że oglądaliście film. Chciałabym, żebyście ze mną zostali, więc tam możecie zasubskrybować, polajkować i zostać ze mną. Co chciałam jeszcze wam powiedzieć, że no, życzę wam wszelkiego błogosławieństwa i do zobaczenia. Mam nadzieję, że takich filmów będzie więcej. Jak mi skomentujecie, to na pewno będzie to dla mnie jakąś większą motywacją, że jednak to, co robię, jest potrzebne. A wszystkie książki, które tutaj wam pokazałam, oczywiście będą na blogu zrecenzowane, więc oczekujcie. Wszystkiego dobrego, kochani, pa, pa.